Stefan Stenbergen, Belgia. Celem podróży tym razem jest miasteczko Herigdestad. Mieszka tu wybitny hodowca gołębi pocztowych. Stanisław Rycombel nawiązał przyjacielskie kontakty z tym topowym belgijskim hodowcą i wiele wybitnych ptaków przeprowadziło się do jego centrum hodowlanego. Poznałem Stanisława na Krakusie w Krakowie i od razu się polubiliśmy. Podaję mu rękę, to jest przyjaźń na zawsze i jest on bliski mojemu sercu, bo od razu poczułem, że on jest dobrym człowiekiem. On mnie zaprosił do siebie, do domu, pokazał mi swoją hodowlę i swoją nową lokalizację. To mi sprawiło wiele radości i tym prezentem na otwarcie jego stacji hodowlanej chciałem mu podziękować za życzliwe, ciepłe przyjęcie u niego w domu, przez niego, jego żonę i całą rodzinę. Bardzo się cieszę, że poznałem Stefana. Nie wiem, jak to się stało, ale od razu złapaliśmy bardzo dobry kontakt. Herr Stefan, warum? Ja weiß nicht warum, wir zusammen so schnell in diesen Kontakt gekommen. To prawda, tak jest. Tak jak Stefan powiedział, bardzo szybko nawiązaliśmy kontakt. Stefan był u mnie, ja jestem teraz u niego. Potrzebowałem gołębi od Stefana. On mi już dał kilka gołębi najwyższej jakości. Wszystkie gołębie są super jakości, ale te stare gołębie, których potrzebuję zawsze, z tych starych gatunków, te dostanę od Stefana. Naprawdę dziękuję za ten materiał, który teraz mam. Aber die alte Tauben, was ich brauche immer, von die alte Sorte. Ja, ja, ja. Und das bekommen mich von Stefan. Ja, das ist wirklich sowieso. Und ich vielen Dank wegen dieses Material, was ich habe jetzt. Nein, ist okay. To jest okej. Okay. Chciałem tylko powiedzieć, że dobrze wiem, że Stanisław tego potrzebuje w Polsce. Te stare gatunki Schellens, Verwort, są dobrym wyborem także w mojej stacji hodowlanej. Myślę, że i on powinien je mieć u siebie. To jest samiczka Jansen od pana Stefana Stenbergena. To jest prezent dla mnie. Stefan mi pokazał, że te dwie czerwone obrączki oznaczają, że one nie są do sprzedania. One powinny zostać w tym gołębniku, ale dla mnie to jest prezent, to jest oryginalny stary Jansen van Loon. I ta samiczka pochodzi od Jansena van Loona. Originale. Originale Jansen van Loon und die Wettchen kommen zu dieser Jansen van Loon. Kończąc te wizyty, jesteśmy przekonani, że jeszcze wiele wspaniałych ptaków przeniesie się do gołębnika w Lechówku.